Przydatną funkcją związaną z powiązaniem ze sobą wymiarów i ich wartości jest kombinacja wymiarów. Otwierając kombinację wymiarów, system pokaże wszelkie ograniczenia, które występują pomiędzy różnymi wymiarami. Na przykład mamy ograniczenie pomiędzy wymiarem projekt i wymiarem grupa nabywców. Jeśli zobaczymy szczegóły tego ograniczenia, widzimy, że wartość wymiaru grupa nabywców instytucja nie może być użyty z wymiarem projekt Mercedes. W przypadku, gdy takie coś jest zdefiniowane w systemie, system zablokuje możliwość użycia tej kombinacji wymiarów podczas księgowania. W ten sposób możemy zablokować wszelkie wystąpienia i kombinacje wymiarów i w każdym przypadku powiedzieć, że dana kombinacja nie może wystąpić. W tym momencie system daną kombinację zablokuje i oszczędzi nam dalszych błędów.